Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Dzięki temu, że jestem w EA Games Changers, mogę testować tę grę dużo wcześniej przed premierą, także dziękuję bardzo za to, że jestem w tym programie. Moi drodzy, zaczynamy, kontynuujemy, proszę bardzo, tuning mojego Nissana. Ostatnio sobie trochę stunigowaliśmy, już teraz są właściwie... Na twoim miejscu wyjechałabym na miasto nocą. Kasę na ulicę. Ostatnio jeździliśmy sobie trochę w nocą. Chodźmy może zobaczyć, jak wygląda ten dzień, co? Tak, właściwie nie wiem, od czego tu zacząć, ale muszę parę samochodów sobie kupić. Między innymi właśnie BMW M3 GTR, moi drodzy. Oh yeah! Żeby zrobić tą wersję z Need for Speed Most Wanted. Dobra, startujemy. Ja ostatnio powiedziałem na odcinku, jak obrabiałem tamten odcinek, to zauważyłem, że powiedziałem, że testowałem poprzedniego, że pamiętam... Z tego, co słyszałam, ty też nie. Że pamiętam trailer z Need for Speed'a z 2005 roku, a powinienem powiedzieć 15. Pewnie ktoś tam już w komentarzach to zauważył. Jezu! Nie rozwala ten deszcz! Po prostu. Zarypiaście to wygląda. Jesus, zobaczcie. Wow. Ten deszcz dodaje tutaj trochę takiego, znaczy wydaje mi się, że ten deszcz maskuje trochę takich niedoskonałości tutaj w grze. Cały czas jest tutaj mokro, cały czas można się ślizgać nawet jakimś tam słabszym samochodem. Pewnie widzicie, tutaj czasami są takie tekstury gorszej jakości, a to dlatego, że czasami one nie doczytują się od razu, tak? Organizuję wyścig treningowy, wchodzisz w to? Cały czas dzwonią do mnie jakieś telefony. Pamiętacie, że w Need for Speed 2015 też strasznie dużo było tych telefonów. Zresztą w Paybacku tak samo, nie? Tutaj jakieś policaje. Możemy sobie je ominąć. I tutaj mamy, zobaczmy, zabłyśni. Dostępne tylko w nocy. A zobaczmy, co jest dostępne w dzień. Co możemy robić w dzień? Tutaj jakiś... O, dobra, mam odpowiednio stunigowany samochód. Nawet chyba Nitro sobie ostatnio instalowałem. Trzeba przyznać, że to Nitro raczej nie będzie największym atutem mojego samochodu. Wiecie co, tak zastanawiam się, czy są tu zsynchronizowane światła ruchu drogowego. Patrzcie, tu jest czerwone, tam jest czerwone, z naprzeciwka jest czerwone, gościu tutaj przejechał na czerwony, więc chyba nie bardzo. Zobaczcie, nie działają te światła tutaj, nie? Trafiki jeżdżą na czerwonym, więc no niestety, jeśli będziecie chcieli pograć jakoś bardziej realistycznie tymi furkami, sorry, w Palm City światła nie działają prawie wcale. No dobra. Jezu, te odbicia wyglądają zarypiaście. Startujemy. I tak, moi drodzy, wiecie, że prowadzę live'y na Facebooku, czy nie wiecie? I niektórym się to podoba, innym nie, jedni nie mogą się tam zalogować, bo mają może za mało lat, albo nie chcą. To ja mam dla was fajną alternatywę. Teraz będę prowadził live'y, są to dalej live'y na Facebooku, ale z innym czatem. Możecie wejść sobie na stronę luceklive.pl i tam będziecie mieli inny czat, który ja też będę czytał. I będziecie mieli podgląd live'a, tak jakbyście weszli sobie na Twitcha. Ten czat jest mega, mega podobny do Twitchowego. I... po prostu będziecie mogli normalnie oglądać te filmy. Jakość na Facebooku jest bardzo dobra tego streama i tam będziecie mieli po prostu ten odtwarzacz wklejony razem z tym czatem, także mam nadzieję, że fajna opcja dla was. Pomyślałem, że warto by było coś takiego utworzyć dla osób, które no nie trawią zbytnio Facebooka i trochę rozumiem, bo ten czat facebookowy jest jeszcze do dupy, no. Na telefonach się fajnie ogląda te live'y, ale jednak ten czat to jeszcze nie jest to, zwłaszcza jak się ogląda na komputerze. Także jest taka fajna alternatywa, są tam emotikonki na przykład z Twitcha, te, które wszyscy lubią. Komendy chyba nawet niektóre są. I cały czas będzie to można tam rozbudowywać. To jest taka moja jakby oddzielna strona, gdzie będziecie mogli sobie oglądać streamy, grać ze mną w różne gry. I tak dalej, i tak dalej. Także polecam wam po prostu Lucek Live, wpisujecie w wyszukiwarkę albo po prostu w adres na wyszukiwarce i wam wyskakuje. Na razie nie ma do tego jeszcze jako takiej aplikacji, wystarczy założyć konto z tego z maila i tyle. Nie jest to połączone w żaden sposób z Facebookiem, poza tym, że wideo jest puszczane z Facebooka. Mam nadzieję, że fajna opcja dla tych, którzy
chcą sobie gdzieś tam ze mną pojeździć w ETS-ie albo pograć w Forze czy coś, a nie lubią Facebooka, powiedzmy, nie? No, także coś takiego jest. Na Facebooku jest coraz więcej też osób, mnie ogląda, także bardzo, bardzo się cieszę, dochodzi nawet i do... Ostatnio było 1000 osób, ale to był jakiś tam, to była jakaś anomalia, tak to normalnie jest po 200-300 osób, jestem mega zadowolony. No dobra, no ale wracajmy do Need for Speeda. Ja się tutaj tak zagadałem, jak widzicie, gram na normalnym poziomie, nie gram na najwyższym. Na normalnym poziomie trudności gram, więc może sobie tam później ten poziom zwiększę, jak będzie mi za łatwo szło. W każdym razie jest to początek gry i parę wyścigów udało mi się przegrać, dlatego no wolałem sobie ten poziom zostawić. Ale to dlatego, że może furkę miałem niestunigowaną. Zobaczcie, ja nie robiłem tutaj z jakiegoś zajebistego kambera. Dałem sobie trochę takie poszerzenie, obniżenie do tego autka. No i moim zdaniem wygląda zajebiście. Jak jeżdżę sobie gdzieś tutaj po mieście, to za chwilę cykam zdjęcia. Te zdjęcia można sobie później skopiować i jakby, no, i sobie ich używać. Tu jest bardzo fajna muzyka w tym Need for Speedzie, ale wiecie, niestety nie mogę wam jej puścić, no bo wiadomo, nie? Tak, to Nitro daje chyba tylko dodatkowe 2 km na godzinę prędkości przy przyspieszaniu, więc tak sobie. Ja tu miałem w ogóle wygrać, bo mi się pojawił znaczek spróbuj ponownie, nie wiem czemu. Uuu, herbata mi się wylała, woo! Dobra, no i wygrałem. Tutaj parę razy będziemy musieli sobie tak powygrywać. Strasznie mi się podoba ten Need for Speed, jeśli chodzi o wygląd samochodów. Bardzo szczegółowy, już wam pokazywałem ostatnio, nie? Możecie sobie wejść tutaj w tryb zdjęcia. Czekaj. W tryb zdjęcia, trzeba dłużej gałkę przytrzymać, ale mi się nie chce teraz wejść to. Czemu mi się nie chce wejść w tryb zdjęcia? Musimy chyba stąd odjechać, jak jesteśmy w... Cię poboczne, dobra. Czekaj, teraz? O, teraz możemy sobie... Ha! Nawet w trybie zdjęciowym deszcz pada, tak żebyśmy mogli uchwycić jakoś lepiej ten samochód. Ale detale auta są naprawdę bardzo ładne, ładnie wyglądają te modele samochodów. Już od Need for Speed 2015 było widać tą poprawę znaczną, jeśli chodzi o modeling. Ale tutaj też nie mamy się chyba do czego przyczepić. Nie? Jest ok. Zajebiście wygląda ten deszcz. Jest on też w nocy i moim zdaniem dodaje klimatu do tej gry. Dobra, to teraz sobie może po... a co to jest? Tor wyścigowy, znowu będziemy coś na torze jeździć. A mamy coś driftowego? Chyba na razie są same wyścigi. Nie, żeby mi to nie pasowało, ale wolałbym też może zobaczyć jakieś drifty czy coś. No, jest to początek, więc na razie musimy przejechać to wszystko tutaj. Ej, i co mogę powiedzieć? No, ostatnio mówiłem, że nie będę się wypowiadał na początku gry o sposobie prowadzenia samochodu. A to jest dla mnie numer one. Number one. Jeśli chodzi o tę grę, bo w poprzednich dwóch częściach nie pasowało mi to strasznie. Znaczy, sama jazda może ok. W 15 sama jazda była do dupy. Natomiast driftowanie mnie strasznie przeszkadzało. Nie potrafiłem tego wyczuć, a ja bardzo lubię driftować, czy to w Fordzie, czy to w jakichś innych grach wyścigowych. Więc no jest to dla mnie jakoś tam ważne, tak? I próbowałem tam i jakoś mi to nigdy nie wychodziło. Driftowanie jeszcze jako tako nie zahaczałem, ale same takie ślizganie się, opanowanie samochodu. Jak widzicie, może to wyglądać na gameplayu tak plastikowo, że samochód tak rwie do, w prawo czy w lewo. Patrzcie, mogę kołami skręcać teraz. Haha! Gazu mogę dodawać, lol. Myślałem, że mój samochód jakoś zablokowany jest. No, więc samo takie ściganie się tym samochodem, jak on jest tak słabo stunigowany, to jest w porządku. Zobaczymy, co się będzie z samochodami działo kiedy. Już naprawdę będziemy mieli bardzo, bardzo dużo w nich mocy, tak? Na pewno cztery koła, jakieś tego typu sprawy. Zobaczymy, co wtedy będzie się z autami działo, nie? Bo na obecną chwilę jest, no, okej, okay, jest bardzo fajnie. Tak, te ślizgi wychodzą spoko. Wystarczy tylko tapnąć gaz i samochód sobie ładnie wchodzi w ślizg. Nie ma problemu, żeby go opanować przy tym, prawda? W Paybacku było podobnie, ale jak dostawałeś do łap, samochód naprawdę albo jakiś bardzo mocny, albo jakiś bardzo mocno stunigowany, no to działy się z nim różne dziwne rzeczy, których
które ciężko było przewidzieć, tak? I ja pamiętam, że na początku jak nagrywałem Paybacka, to strasznie jarałem się, że jest faktycznie, był poprawiony ten sposób prowadzenia stosunku do 15. No ale dopiero w późniejszych etapach gry jakby zobaczyłem, że to jeszcze nie jest to, czego bym oczekiwał Need for Speeda. Sama jazda jest w porządku? Tutaj? No zobaczymy, jak będzie z driftem, nie? Jak przejdę całą grę, będę miał jakieś tam najlepsze fury i wszystko, to wtedy się zobaczy. Póki co, zobaczcie, praktycznie każdy zakręt sobie driftuje i możliwe, że... Myślę, że na początku gry możemy sobie ten poziom trudności zwiększyć, żeby być... było tak bardziej competitive, nie? Czy nie? No tutaj na razie takie no małe prędkości osiągamy i teraz wyścigi, z których bierzemy udział, to są wyścigi legalne w ciągu dnia i tutaj już nie pamiętam, co się zdobywało, czy reputację, czy coś. Reputację i kasę chyba zdobywa się w nocy, jak się tam z gliniarzami trochę trujesz po wyścigach. Taka fajna rzecz, jeśli chodzi o uszkodzenia samochodu, bo na poprzednim odcinku pewnie zwróciliście na to uwagę, że samochód był po paru wyścigach dosyć taki zniszczony i oczywiście możemy sobie go łatwo naprawić, jeśli przejedziemy przez stację benzynową, nie? To się od razu naprawi, z tym, że jak zjedzie nam pasek do końca, to chyba zostaniemy zatrzymani na przykład przez gliniarzy, jak jesteśmy w pościgu, albo będziemy mieli jakąś chyba karę, czy coś w tym rodzaju. Albo po prostu musimy kupić nowy. Nie no, nowego na pewno nie będziemy musieli kupić, chociaż cholera wie. Nie wiem, ile mam kasy. Chciał sobie BMW E46 kupić i dać mu ten bodykit, nie? Ja widziałem, że te bodykity w ogóle nic nie kosztują. Modyfikowaliśmy sobie na ostatnim wideo z tej gry dźwięk samochodu, układu wydechowego i no wyglądało to bardzo fajnie, znaczy słuchało się to bardzo fajnie, tylko ja bym chciał jakiś też przetestować samochód taki, wiecie, no z głębszym dźwiękiem, z jakąś V8-ką, coś takiego. Wtedy będziemy mogli testować. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, uciekaj, uciekaj, uciekaj. No i zdobiłem. Z jakąś V8-ką, ziomek. Nie, musimy coś takiego kupić, nie wierzę, że skończymy na drugi. Nagroda 11 tysięcy. Długi był ten wyścig. Ja pierniczę. 1 sprawa. Tu możemy brać udział w ogóle w jakimś trybie online, którego jeszcze nie testowałem. Przetestuję to po premierze może, albo jak już ludzie będą mieli wczesny dostęp do tej gry. Tam można... Nie wiem, czy to działa na takich samych zasadach jak w Paybacku, prawdę mówiąc. Byśmy musieli to wszystko sobie obalać, co na pewno zrobimy. Dobra, tutaj mamy jeszcze jeden wyścig do przejechania. Dajmy sobie tam GPS-a. Patrzcie, tutaj skończyłem na pierwszej pozycji. Wow. Co? Przejść do nocy tak po prostu? Możemy przejść do nocy. A, patrzcie na to. Tu mamy jakąś misję. Patrzcie, możemy sobie w każdej chwili przejść do nocy. Ja myślałem, że trzeba przejść do garażu, żeby przejść do nocy. Ciekawe. No, w każdym razie zobaczcie, skończyłem sobie wyścig na pierwszej pozycji tutaj i pojawia mi się taki sam znaczek, że zaliczyłem wyścig, więc nie ma to chyba jakoś specjalnie znaczenia, nie? Na jakiej pozycji my skończymy, jeśli chcemy go po prostu zaliczyć, prawda? Bardzo fajne tu nagrody są, po 8 tysięcy, a tu mamy... O, tu mamy... Aha! Dobra, już wiem, o co chodzi, patrzcie. Za wyścigi w dzień dostajemy hajsy na ulepszenie samochodu, a za wyścigi w nocy dostajemy reputację, żeby te części, powiedzmy, odblokować. Taka opcja jest. No dobra, no to na razie walimy w hajs. Ja bym sobie jakiś inny samochód kupił. Korci mnie ta BM-ka właśnie, kurde. Skąd ty... A może się ścigam? Muszę się nauczyć jeździć w tej grze, dlatego że będę się ścigał z Jacobem, takim youtuberem fifowym.
pogodą, do roboty, zawsze. Na odcinku, słuchajcie. Będzie ciekawe. Dobra, zobaczymy. I startujemy. Samochód, tak jak mówiłem, można łatwo go sobie naprawić. Wszystkie te otarcia, zniszczenia, wszystko to znika, jak tylko przejdziemy przez stację. Patrzcie, na tej cutscence przed wyścigiem możemy skręcać kołami, jak chcemy. Spoko opcja. Możemy też samochód oczywiście gazować, nie? Patrz. Podoba mi się to, bo jakąś tam kontrolę mamy przy tym starcie. To jest spoko. Tak, mam wrażenie, że tutaj cały czas pada deszcz, ale wiecie co? W ogóle mi to nie przeszkadza. Gra wygląda po prostu dużo lepiej dzięki temu. I świetnie się komponują te takie różne kolorowe efekty, jakieś tam kolorki. Tak, ładnie to wygląda. Czekaj, bo tutaj jakiś dziwny skrót. W skróty to my się pobawimy na tym, na wyścigach nocnych, nie? No to nitro to jest takie, jakby babcia wózek sklepowy pchała. Naprawdę, nic to nie daje. Mam nadzieję, że później jakoś będzie można to ulepszyć albo wzmocnić, to nie, na pewno, tak zawsze. Zawsze nitro było w Need for Speedach najważniejsze. Przynajmniej w tych od Undergrounda w górę, prawda? Jak się zaczął już ten wieś tuning. Nie no, ale trzeba przyznać, że tutaj w tych nowszych Need for Speedach już tuning jest na miarę dzisiejszych czasów, tak? Tam nie ma już takich dziwacznych. Oczywiście możemy zrobić wieś tuning typowo, ale nie jest tak źle, no. Są też takie... Właściwie możemy zrobić samochód tak jak chcemy. To jest fajne, że te części tuningowe, te części wizualne nie wpływają na sposób, w jaki prowadzi się samochód. Teoretycznie powinno tak być, tak? Mamy w Fordzie Horizon jakiś tam spoiler na dupie byle jaki i on już nam coś tam zmienia, tak? Nie wszystkie, ale większość tak. No, a tutaj możesz sobie zrobić negatyw, pozytyw... Nie, pozytywu nie można zrobić, ale negatyw można zrobić. I... samochód obniżyć, jeździć nim po wertepach, nic to absolutnie nie zmienia, po prostu samochód dalej jest fajny. Troszeczkę tutaj, jeśli chodzi o sposób prowadzenia, to wpływają te części osiągów, tak? Ale wizualne to tam możesz wpakować co chcesz, możesz zrobić delikatny tuning, możesz zrobić jakiś tam maksymalny, że auto, wiesz... Nie? Że auto aż ci wyrywa. A czekaj, co my tu mamy na mapce dziwnego? Co to jest? Jakiś wyścig inny? Na minimapce to jest? Zobaczcie. Widzicie, na minimapce to jest, ale... Ale na dużej mapie tego nie ma. Co to, to? A, to jest radar! Dobra! Aby zaliczyć 177 km na godzinę. Damy radę moim Nissankiem? On taki driftowy. Jeju, jakie tu są zajebiste światła. Oświetlenie, nie? Hej, tu Łukasz. Nie przeszkadza? Zabawiam się chwilą przerwy. Fajnie! Miałem właśnie mówić, że ludzie przyjeżdżają do Palm City i nie wychylają się poza centrum i plaży. Powinni się bardziej rozejrzeć. Jechać do gazu, pojechać w góry, zobaczyć... Góry? Możesz mieszkać tu latami i nadal odkrywać nowe miejsca. To są jakieś góry. Jazdy z punktu A do punktu B. Przerób cały alfabet. Tak zrobię. Dobra, będziemy musieli cały ten alfabet ogarnąć. Chcę się tylko upewnić, że auto dobrze się sprawuje. Dam ci już spokój, odpręż się i naciesz oczy widokami. Do zobaczenia. Dobra, całe szczęście, że w tunelu nie pada deszcz. To by było dość dziwne. Natomiast droga jest troszeczkę mokra, no. Powiedzmy, że to od śladów innych aut. Up. I prawie 200. Na jedną gwiazdkę, na razie. Nie poszalejemy tutaj za bardzo, prawda? Dobrze, tu mamy jakąś misję do zrobienia. Tu mamy kolejny wyścig do przejechania. To może chodźmy na tę misję. Mamy tutaj też dużo rzeczy do odkrywania. W poprzednich Need for Speedach chyba też tak było. Dawno nie grałem w Paybacka, tak żeby przechodzić, wiecie, całą grę. Nie pamiętam, że tam były radary. Były jakieś chyba, nie? Coś tam było. Tutaj widzę, że w tych wyścigach dziennych dostaje się więcej kasy za wyższą pozycję, co jest oczywiste. Reputacji natomiast nie dostajemy wcale. Nie, więc reputację musimy zdobywać całkowicie oddzielnie. Tam są jakieś billboardy. Też nie wiem, co one odblokowują. Będzie trzeba to wszystko posprawdzać. Dobra. Tu możemy sobie skręcić ręczny.
Nie da się zrobić backwards entry. Byłoby trudno. Ale to wygląda. Wszystko się tak błyszczy, jest zachmurzone. Bardzo fajnie, tak smutno trochę, ale nadaje klimatu, powiem wam. Nie? Co o tym myślicie? Co myślicie o tej grafice, o tym stylu w ogóle? To jak dla mnie, bomba. Jest dużo ciekawiej niż w Paybacku. Jest na miarę właśnie tego Need for Speed'a z 15 roku. Nie? Moim zdaniem sporo lepiej. Jest taki bardziej ponury klimat, chociaż właśnie w 2015 problem był taki. Wow, jak te palmy fajnie się tutaj giboczą. W 2015 problem był taki, że te cutscenki wszystko psuły, prawda? Mieliśmy te cutscenki, które były takie super wesołe, ty zawsze byłeś taki piękny, uroczy i o, jak cudownie jest, fajnie, że tunigujesz, fajnie, że jesteś, nie, i tak nie było czuć tej grozy, tego takiego klimatu Need for Speedowskiego. Jakby ta fabuła była taka, takie flaki z olejem, nie? Zobaczymy, jak będzie tutaj. Dobra, co my tu mamy? Wymagany poziom reputacji 7 i poziom osiągów 40, dobrze. Mamy co prawda tutaj do roboty jeden wyścig. To jest chyba ostatni wyścig dzienny, jaki mamy do zrobienia, ale zobaczcie, ile mamy tutaj różnych lokacji. Salon samochodowy, szybka podróż. Może zobaczymy, jakie mamy fury dostępne teraz już. Może będę mógł coś sobie kupić, może kupię BMW. Właśnie, lista samochodów w Need for Speedzie. Na pewno na internecie już jest tego pełno i mogliście sobie znaleźć tam coś. Ja, fajnie wyglądają te furki. Szkoda tylko, że mam. Tak, żeby odblokować fury, trzeba mieć reputację fantastyczną. Wow! Range Rover! Hello! M3. Właśnie, ciekawe, czy jest nowa Supra. Chyba nie, bo Toyota nie pozwala swoich samochodów umieszczać w grach wyścigowych z... No w ogóle w grach wyścigowych chyba już Toyota nie będzie. Mamy co prawda Subaru, BRZ. Nawet tego gnoja mam zablokowanego. Fajnie, że na początku dostajemy leciutko stunigowane te furki, prawda? Możemy kupić stokowe całkowicie i sobie przerobić, ale na początku mamy tego Nissanka chociażby przerobionego troszeczkę. Spoko opcja. Dobra, ojej. Ej, i fajne jest też to, że zobaczcie, teraz mamy jeden salon samochodowy. Kupujemy jakiś samochód i tuningujemy go na co chcemy, tak? Mnie to denerwowało w poprzednim Need for Speedzie Paybacku, że musieliśmy kupić samochód pod drift i nie ma w ogóle opcji, musieliśmy mieć go pod drift, on tylko driftował, tak? Jakoś tam sobie jeździł, ale on był stworzony do driftu i koniec, nie? No, w rzeczywistości też tak jest, ale samochód zawsze możemy jakoś tam inaczej przetuningować, prawda? Mamy tutaj dostęp do samochodów offroadowych i też offroadowe jakieś tutaj wyścigi będą. Także mamy tutaj, zobaczcie, takie masakratory. Mamy Corvette, mamy M5, bardzo fajnie M5 brzmiała w Paybacku, będzie trzeba sprawdzić w hicie jak brzmi. Mamy Mercedesa, G-klasę, G63, więc z V8, G65 jest z V12. Astona Martina. Tak, koło Astona Martina jest sobie Volkswagen. Bardzo dobra robota. Pewnie można go jakoś zrobić hardkorowo. Co to jest? Volvo, Amazon. Był w poprzedniej części. Pamiętam, że można było go tam jakoś zdobyć. A mnie mam mojej V50, no. Starsza kurwetka jest. Porszawa. Ty, Roadster, Mercedes. Można go... O, można podgląd auta zrobić. Ho, ho, ho. Jakie oświetlenie, fajne, nie? Spoko. Dobra, ale gdzie jest moje BMW? Co to za pudło? Tu jeszcze drugi Mercedes, inny. To jest GTR? Lamborghini. Nie no, jest sporo tych samochodów ciekawych. Co to są za znaczki takie? Nad tym autem. Że to już stunigowany jest, czy coś? Nie wiem. Ty, ile... Aj, jest sporo więcej furek. Patrzcie, jest Centenar. Jo, to nie Centenar, to Aventador. Jakiś taki szeroki. Nie ma Centenario?
Ja myślałem, że to Centenario było, miało taki przód jak Centenario. Oh shit! Patrzcie, mamy Skyline z Need for Speeda Undergrounda dwójki. Czy jedynki? Jedynki chyba on był z jedynki, nie? Fajnie! Wow! Dostępne po ukończeniu głównej kampanii fabularnej. No nie. Kurde. Ale można chyba zrobić ze zwykłej BMW-ki taką. Bym musiał to sprawdzić. Tylko ja nie widziałem tam BMW, czekaj. Ferrari, sporo tych furek zajebistych jest, ale są też takie, które wszyscy lubią, oprócz Supry. Supry już nie zobaczymy w wyścigowych grach chyba. Patrzcie, tutaj gdzieś... nie, to jest BMW M2 Competition wersja. A czy będzie Skyline? Jest! Jest Skyline, jest starszy Skyline, E30 jest, tak, ale czy jest ta BM-ka? Cześć, bo po miniaturkach musiałem przelecieć przez nią może. Ty patrz, oh shit, jak ja zdobędę tą BM-kę? Muszę mieć ją do pojedynku, przecież myśmy na Instagramie ją stunigowali, kurde. Czekaj, czekaj, tu jest ten. No nie ma tej BM-ki, to jest po ukończeniu fabuły, zajebiście. O kurde. S2000 jest Honda nawet, proszę bardzo. Fajne furki są, to jest jedyny ten? Salon samochodowy? Na końcu jest ta BM-ka po skończeniu fabuły, o shit. Jest Regera nawet. Była Regera takim najlepszym, powiedzmy, samochodem z poprzedniej. Jezus Mary. Dalej mi rozwala ten samochód. No dobra. To tyle. Na razie nic nie kupujemy, bo po co? Musimy odblokować, musimy te wyścigi nocne chyba śmigać, prawda? Zajrzymy jeszcze na mapkę. Co my tu mamy na tej mapce? Są garaże, są stacje benzynowe, gdzie możemy fury naprawiać. Mam nadzieję, że w tej części będziemy mieli jakieś też DLC mapowe, chociaż zobaczcie, jest tutaj tak dużo tych dróg do jeżdżenia, nie? Więc może to nie będzie aż takie konieczne. Dobra, mamy tutaj opcję szybkiej podróży. Nie, możemy sobie na razie tylko... tak, tu mamy szybką podróż do garażu, możemy zrobić szybką podróż. No to chodźmy sobie tutaj i pojedziemy może... Aha, ten był zablokowany ziomeczek, nie? No to chodźmy sobie szybką podróż zrobimy. Czekajcie, jak tutaj wygląda w nocy sytuacja. Tu mam zablokowane, tutaj muszę jakieś wyścigi jeszcze pojeździć. Tutaj mam wyścigi do robienia, a tu mam kryjówkę zablokowaną, więc będziemy musieli pojechać w inną część miasta. Zobaczyć, co nas tam czeka. Więc co, jedźmy już, nie? Tak. Hops, hops. Szybka podróż do miasta. I tak będziemy musieli się kawałek przejechać. Długo się dosyć wczytuje, myślałem, że to będzie tak, o, w końcu nowe konsole mają przyjść, to trochę nam to wczytywanie chyba ułatwią, prawda? Japoński klakson. A właśnie, zobaczmy jedną rzecz. Przejść do nocy. Przespałem się trochę w samochodzie i jest noc, moi drodzy. Dobra, dobra, spoko. Weźmy sobie teraz, wyznaczmy trasę do wyścigu. Albo może najpierw do domku. Może? Będę mógł go już odblokować. Jakie wielkie słupy można tu teranować, kurde. Dobra. Ło, jaki budynek. Ty, hopa tu jest. Op. Tam jakiś billboard chyba. Ty, tam na górę można wskoczyć, co? O, ty, no... Ty, można chyba na to wskoczyć tam na górę. Ale to chyba nie tym samochodem jeszcze. Musiałbym się może bardziej rozpędzić czy coś, nie wiem. O, co to? Oj, właśnie tam stała ta BMW, co ja jej potrzebuję do tuningu. Cholera, no. Dobra. Jedziemy na wyścigi nocne, na nocnych wyścigach reputację sobie ogarniemy. No ale kasy zero chyba, z tego co zrozumiałem. Tak? Bo tam było pokazane, że reputacja jest najważniejsza. Kurde, ten deszcz jest... Naprawdę dodaje dynamiki do tej jazdy, ten cały czas tu pada.
Nie, żeby to było jakoś źle, no tak. Myślę, że bardziej klimatycznie dzięki temu. Zobaczymy. O, mam ładny spoiler. Dobra, jest chata. Co my musimy zrobić, żeby ją odblokować? Okej. Chyba odblokowana już, nie? Muszę sprawdzić też, co robią te billboardy. Bo tu możemy jeden zniszczyć. O, gotówkę się dostaje. I pewnie coś się odblokowuje, jeśli my wszystkie skosimy, prawda? Do garażu, żeby go odblokować, wystarczy do niego po prostu podjechać. Bardzo spoko. Tutaj mamy jakąś prędkość do nabicia. Nie wiem, jak... Mój samochód chyba nie bardzo się do tego nadaje, żeby tu jakieś jeszcze prędkości nabijać. Może udałoby się go zrobić, jakoś tam stuningować, żeby... no był szybszy, lepiej przyspieszał. Ciekawe właśnie, czy tutaj można też tak zrobić, że masz... Kupujesz jeden samochód i możesz go mieć jakby do końca gry. Wszystko nim wygrać, nie? Jakie wielkie drzewa mogę kosić, kurde. I się właśnie podoba w Need for Speed, że nie musisz się takimi pierdołami przejmować jak drzewa. Samochód można tutaj znacznie zniszczyć. Ja tam patrzyłem, że jak go dosyć mocno uszkodziłem, to zaczął jakoś dziwnie brzmieć, paski klinowe piszczały. No i ciekawie to wyglądało. Aha, tylna szyba się zbiła. Tutaj na wyścigu nocnym i pościgach pewnie zaraz tego doświadczymy, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? Łyk herbaty i paszli. I jest nocny. Tor wyścigowy McQueen. Tam mieliśmy też do... Tutaj jest jeszcze jakieś lotnisko, do którego można dojechać i tam chyba będą też jakieś ciekawe wyścigi. Zobaczymy. Tutaj można ruszyć z piskami opon, dając gaz do końca, ale to sprawia, że samochód troszeczkę, wiadomo, gorzej przyspiesza, nie? No i zakręty można brać driftem, można je pokonywać w ten sposób jak teraz. Na ostatnim wyścigu dziennym troszeczkę przykozaczyłem przy końcu i wziąłem driftem zakręt, co skończyło się tak, że mnie po prostu wyprzedził przeciwnik i tyle. Więc chyba najlepiej jest po prostu sobie jechać... Jechać normalnie i te zakręty pokonywać bez ślizgu, wtedy pokonujemy je najszybciej. Czy nie? Ale mi dodał dupszota. Dobra, na pewno myślę, że bardzo możliwe jest to, że na tym wyścigu zobaczycie uszkodzenia samochodu, jak wyglądają. Teraz zbiła mi się szyba z tyłu, ona może całkowicie się wybić. Tak? Jak ktoś mnie tam mocniej uderzy, to ona po prostu zniknie. Przednia szyba, nie widziałem, żeby można było ją stłuc. Dałem sobie całkowicie czarne szyby. Na razie, z tego co widziałem, jeździmy dużo torów, nie? Takich wyścigów na przełaj sprintów jest mało. Aha! Miałem zwiększyć poziom trudności, to przy okazji zobaczymy, jaka jest różnica na tym wyższym poziomie. No i później będziemy mogli już chyba powoli tuningować mojego Nissanka, bo tam też będziemy potrzebowali wyższego poziomu tuningu, dlatego... auta. Nitro, naprawdę używam tu mało, bo ono w ogóle nie działa tutaj. Teraz. Okej. Ciekawe, czy można grać tu też w kooperacji, nie? Na pewno można się pojedynkować, bo jest ten tryb online. No, trzeba by było to wszystko posprawdzać. Jak wyglądają online wyścigi. No, podejrzewam, że będą... messy as fuck. W sensie... jak tu można się wszystko tak rozwalać, do tego dodaj jeszcze lagi. Synchronizacja w poprzednim Need for Speedzie była taka sobie. Dlatego, że te samochody... no... dość gwałtownie tutaj skręcają i różnie bywało z tą synchronizacją, ale... przeciwników zostawiłem bardzo z tyłu, oni są kilometr za mną prawie. Więc no... myślę, że możemy spróbować zwiększyć ten poziom trudności faktycznie. Mm-hmm.
500 metrów. No, zwiększymy. Wydaje mi się, że przeciwnicy lepiej się ścigali w cień. Tamci zostali mega z tyłu, ale to może dlatego, że policja ich jakoś tam gdzieś goni, nie? No dobra. Policja mnie nie goniła po wyścigu, więc teoretycznie powinienem móc sobie zacząć następny, o ile jest jakiś dostępny. Tu nie ma. Tego już przejechałem. W sumie możemy też chyba te wyścigi powtarzać i za nie też dostaniemy reputację, prawda? 34 tysiące dolarów mam. To mam jeszcze zablokowane, bo... bo potrzebuję siódmy poziom reputacji, a ja mam trzeci. Dobra, myślę, że damy radę to szybko nabić, jeśli pojedziemy sobie następny wyścig. Tu mamy sprint. Możemy się też użerać z policją. Właśnie, ciekawy... aha, poziom trudności, jasne. Musimy sobie zwiększyć poziom trudności, cyk, trudny. Zobaczymy, co nam to da. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne rzeczy. Napisy. Może dam wam napisy, żebyście mogli czytać czasami, jak chcecie coś przeczytać. A ja mówię jednocześnie, a mówią też ci aktorzy w grze. Też te postaci. Tak, i teraz pozostałe te boty prawdopodobnie goni policja, bo ona gdzieś tam mi miga na radarze. Na razie nie będę naprawiał samochodu, tutaj była stacja benzynowa. Zobaczymy, na ile uda się samochód zniszczyć. Znaczy, oczywiście będę starał się, żeby go nie uszkodzić, tak? No ale, wiecie, różnie to bywa. Come on, boy! Dobra. Goni mnie dwóch policjantów. No i pytanie, czy ja będę mógł zacząć wyścig z ogonem na dupie? Chyba nie, nie pojawiała mi się tam taka opcja. Tu możemy sobie skręcić chyba na jakieś pole golfowe. Zobaczymy, jak wyglądają właśnie pościgi. No, to jest na poziomie pierwszym, więc tutaj szału nie zrobimy pewnie. Okej. Trochę mnie zniszczyli. Jak ja w nich uderzę, tutaj zasady są podobne, nie? Jak w poprzednich Need for Speedach. Że jak my policjanta uderzamy, to nam mniej życia ucieka. Ale jak policjant w nas, no to elo, nie? Spoko, zabawa w kotka i myszkę też tutaj działa bardzo dobrze w tym RPS-ku. Tak, zobaczcie, rozwaliła mi się z tyłu szyba. Widać, co nasza postać robi w środku. Moglibyśmy spróbować zobaczyć, jak wyglądają zegary teraz, prawda? W jeździe dowolnej. Nie da się tam bliżej wejść. I zobaczcie, jadę gdzieś koło 140 km na godzinę. Tam jakoś te obroty rosły. Patrzcie! Nawet temperatura jest. Ciekawe, czy jest faktycznie taka, jak jest na zewnątrz, nie? Bo jest pokazane, co jest włączone. Nawet tam chyba jakieś radio widać, także kokpit wygląda dosyć dobrze. Oczywiście nie jest to poziom Forza Horizon, tak? Ale jest dużo lepiej, niż było w poprzednim Need for Speedzie, chyba pod tym względem, tak myślę. Kierownica na pewno się skręca, to jest plus. W poprzednich Need for Speedach też się skręcała, ale z tego, co tam się przyglądałem w poprzednim Need for Speedzie, to zegary były martwe. A tutaj... nie wiem, czy będzie to... dobra. Nie no, chyba są martwe. Zobaczcie, jedziemy 170 km na godzinę, więc... 190... Czekaj. 190, teraz 200. Możliwe, że tam mamy wyskalowany ten licznik w milach, tak? Nie, chyba zegary też są uśpione w takim razie, bo pokazuje dosyć dokładnie tę samą prędkość, a ja przyspieszyłem o jakieś 30 km na godzinę, więc... niestety zegary są martwe, w tym Need for Speedzie także. Niedużo się zmieniło w stosunku do paybacka pod tym względem. Dobra, uciekliśmy policji przy okazji, jak wam pokazywałem wnętrze auta. Tu mamy billboard do skoszenia, tylko musimy w odpowiedni sposób do niego podjechać.
tutaj mamy chyba gdzieś wjazd albo coś. Przerywamy pościg. Tak, zderzenie z samochodami też nas kosztuje sporo uszkodzeń samochodu chyba. Nie jestem pewny, co się stanie z samochodem, gdy już go zniszczymy, dlatego będziemy musieli to chyba sobie dokładnie zbadać. Teraz tak. Tu mamy billboarda. Słaby samochód. Znaczy mogłem się tam może lepiej rozpędzić czy coś, bo tak wjechałem dziwnie. Goni nas już coś mocniejszego, kurde. I patrzcie, teraz przejeżdżałem przez stację. Ops. O. Zaraz po wyjeździe ze stacji walnął mnie glinie. No kurde. Od razu wybił mi szybę. Goodbye. Możemy sobie ponabijać te radary, tam pozdobywać parę gwiazdek. Za to jest trochę chyba kasy albo reputacji. I cyk. Dobra. Im większy poziom obławy, tym większy mnożnik dostajemy później, nie? I mogę... O kurde, ja chyba szósty poziom zaraz nabiję od tego ścigania. Następny poziom szósty, jeśli te punkty sobie zdobędę, tak? Ale teraz dostałem takiego dupszota, że boję się o swoją dupę, kurde. Musimy uciekać stąd. Przy okazji po tym moście, przez ten most jak przejdziemy, to... Nie mówię, że przegrywamy, ale... Do widzenia panu. O, słyszycie teraz, jak brzmi samochód? Pozostało, jedna naprawa mi pozostała, to niedobrze. Czyli tutaj są limitowane te naprawy. O, to trzeba na, też uważać na te uszkodzenia samochodu, okej. Trochę inne zasady gry są w tej części. Chciałbym tam wskoczyć na górę. Tutaj, na te tory. Ciekawe, czy się da tam jechać. Na pewno, kurde, a jak nie to... Jakiś tam rusek znajdzie sposób, nie? Oh yeah! Lubicie się bawić z gliniarzami w ten sposób? Dobra. Uciekam. Ucieczka udana, cyk. No dobra. Teraz powinienem mieć siódmy poziom, więc zajedźmy sobie do kryjówki. Najbliższą mamy tutaj. Zajedźmy sobie do kryjówki i zobaczymy, czy faktycznie ten poziom zdobędę, bo jeśli tak, to wbijemy sporo poziomów do góry, kurde. Tylko musimy te punkty jakby zdeponować, prawda? Więc w sumie chyba mnożyć te punkty przez pościgi jest lepiej. O kurde, zauważyli mnie. Mnożyć te punkty przez pościgi jest lepiej niż robić nawet wyścigi, jeśli chcemy wbijać poziomy. Ostatnia cel widziana w tym obszarze. Ale ładnie mu uciekłem tam. Dobra. I mamy awans, jak dojedziemy do warsztatu. Zobaczmy, jak to wygląda. Jop, wchodzimy. No i zobaczymy, czy faktycznie uda się wbić chyba 4 poziomy do góry. Okej. Okay. CV-ka odblokowałem. RX7. I mam dostałem poziom szósty. Na sprzedanie ci nowych części. Masz mamy nowe części tunikowe. Mam taką propozycję. Mam kilka silników, szukają nowego właściciela. Rozejrzyj się, może któryś ci się spodoba. Dobra, co my tu mamy? Uuuuj. Jest tak, wał korbowy wymieniamy. Cześć, nie miałem wcześniej wału korbowego. Dobra, poinstalujemy parę rzeczy, prawda? Tak, ECU. Ej, sporo to kosztuje! 13 tysioków? Dobra, podwozie, zawieszenie. I tak, zawieszenie do driftu. Wyścigowe zawieszenie, terenowe zawieszenie, drogowe. Dajmy wyścigowe.
Chociaż samochód tak typowo do driftu był, nie? Hamulce. Patrzcie na tą kropkę. A, wy jej nie widzicie, kurde. Sorry. Muszę wyłączyć kamerę. Patrzcie na to. Tutaj jest... Up, zniknąłem. Nie widać mnie. Patrzcie, tutaj jest taki kwadracik, nie? I ten kwadracik, zobaczcie, jak wezmę sobie na przykład zawieszenie i wezmę sobie zawieszenie wyścigowe, to ta kropka nam migruje w różne części tego kwadratu, tak? I w zależności od tego, w jakiej ćwiartce się znajduje, do tego nasz samochód będzie po prostu lepszy, ale jak kupujemy daną furę, to też musimy zwrócić uwagę, gdzie ta kropka się znajduje. No bo wiadomo, że konstrukcja samochodu wpływa na to, jak ten samochód jeździ już na starcie, zaraz po wyjściu z salonu. No więc tutaj możemy troszeczkę samochód skorygować pod wyścigi, pod drift, tak? Ten samochód jest raczej pod... Ten samochód jest raczej pod drift, wydaje mi się, bo jak włożyłem do niego zawieszenie wyścigowe, to co prawda charakterystyka poszła mocno w... Zobaczcie sobie. Charakterystyka poszła mocno w lewo, tak? Up, widzicie tutaj? Up, nie? Ale... standardowo była wychylona, no tak bardzo w prawo na drift. No więc dobrze. To już mamy. Tutaj mamy drogowe. Drogowe zawieszenie pozwala pojazdowi szybciej poruszać się po asfalcie, jednak spowalnia go w terenie. A to ciekawe. Wyścigowe zawieszenie, precyzja z pojazdu w zakrętach, pozwalając na pokonywanie z większą prędkością. Okej. Okay. Więc mamy zawieszenie i mamy mało kasy. To się od razu kupuje? Hamulce. Z hamulcami chyba wszystko jest ok. Jak trzeba hamować, to ja driftuję po prostu. Dobra, opony. Opony są ważne. Opony wyścigowe, cyk. 2500. Bardzo fajnie. I tutaj zobaczcie, mamy wszystko pokatalogowane, tak? Według tego, co chcemy sobie kupić, ulepszyć. Super opcja. Sprzęgiełko. A właśnie, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Chodźmy na podwozie. I tak, zobaczmy, co da nam najlepsze zawieszenie w tej kategorii. Zobaczcie, jak ta kropka wariuje tutaj. Widzicie? Patrzcie, te najlepsze zawieszenia, na przykład zawieszenie pokazowe, zwiększa nam strasznie poziom driftu tego samochodu, prawda? Ale możemy mieć zawieszenie na tor, rajdowe. No, tutaj są jakieś tam inne poziomy tego zawieszenia, ale wygląda na to, że nie są one aż takie drogie, te zawieszenia różne. Ja dam sobie teraz wyścigowe, fajnie jest. Dobra, hamulce, na razie dam sobie spokój z hamulcami. To jest Need for Speed, okej. A co to jest? What? O co tu chodzi? Zmienia liczbę dostępnych biegów w aucie? To zależy się od silnika samochodu, rozumiesz, to sposób... Ej, what the fuck? Mogę mieć 4 biegi w aucie. Ale dziwne. No dobra, układ różnicowy do driftu. O, i tutaj się charakterystyka pod wyścig bardzo... No dobra, ja robię sobie teraz tą furę pod wyścig. Bo łatwo się nią wchodziło w poślizg, więc chciałem mieć bardziej wyścigową furkę. Dobra, tu mamy. No i w sumie ulepszyłem troszeczkę prowadzenie, a tak nie do końca ulepszyłem moc. Co raczej by mi się przydało chyba bardziej jednak. Właśnie, musielibyśmy sprawdzić układ wydechowy. Czy faktycznie jakoś zmienia dźwięk samochodu? Tak, teraz mamy wolno ssący, ale moglibyśmy dodać turbo do ładowania. No na razie to mam jeszcze poblokowane. Dobra, dodatki. Tutaj jeszcze nic nie mogę i tutaj jeszcze mam poblokowane. Od 15 poziomu to się dopiero odblokowuje, ale jak widzieliście, poziomy możemy w miarę szybko tutaj zdobywać, nie? No. Personalizacja, oczywiście możemy sobie tutaj różne rzeczy porobić. Zobaczmy, czy ktoś już porobił jakieś malowanie do mojego auta. No, na razie tych malowań niewiele jest, co? Niewiele. A czekaj, społeczność najnowsze, popularne. Tylko 2 malowania są, to za parę dni do tego samochodu będzie 3 miliony różnych malowań. Dobra, to mamy. Lakiery ostatnio sobie porobiliśmy. Tutaj jeszcze możemy sobie oczywiście to zawieszenie regulować. Dźwięk, tutaj już sobie zmieniliśmy. Pytanie tylko, czy po wymianie układu wydechowego faktycznie ten dźwięk się mocno zmieni, nie? Musimy sobie to sprawdzić. A czekajcie, jeszcze jedna rzecz.
Wyzwania wyścigowe. Właśnie, bo tu możemy podjąć wyzwania różne. Wybieramy na przykład to. Wyzwanie nocne. I tu mamy jakieś kolejne. Aha, zobaczcie, tu mamy ten. Wygraj nocne zawody, wyeliminuj jeden radiowóz, zdobądź jedną gwiazdkę w fotoradarze. Ha, ha. I 5 koła dostajemy za to. Spoko. A możemy mieć więcej tych rzeczy? Nie. Dobra, możemy mieć tylko jedną rzecz. Spoko. No to wyruszamy w nocy. Musimy zdobyć jeszcze jeden poziom. No powiem wam, że spoko to wygląda. Zdobędziemy sobie chyba jeszcze jeden poziom, bo musimy mieć 7. No i tak. Jedziemy. Dobra, mamy, no, na pewno mamy nowe samochody. W salonie samochodowym mamy nowe wyścigi do dyspozycji. Wbiliśmy sobie 6 poziom, więc no, wypadałoby, żeby były jakieś nowe, prawda? Tu mamy za 1197 reputacji. Chodźmy sobie może, a przejdziemy się kawałek, nie? Zobaczymy, jak to miasto wygląda. I porobimy sobie tam ten wyścig. Czy fura brzmi inaczej? Tam dużo żeśmy z mocy nie zmienili. Bardziej tutaj się powinna prędkość, boże, prowadzenie powinno się bardziej takie wyścigowe zrobić. Czy fura będzie dalej driftować? No właśnie, chyba nie. Bardziej taka skrętna jest. I podejrzewam, że jak teraz oglądacie, to takie skręcanie w ten sposób wygląda może jakoś tak dziwnie trochę. No, jak ja oglądałem gameplaye pierwsze z tego Need for Speed'a i widziałem, jak te samochody skręcały jak jakieś pudełko od zapałek, tak wiecie, no jakby to było puste pudełko, nie? W ogóle w zero wagi. No to ale żebym wjechał. No to wydawało mi się to mega sztuczne, ale jest na razie dobrze, tak? Zobaczymy, jak będą to takie super skrętne samochody, jak one będą się zachowywać. No póki co gra mi się fajnie. Dobra, hop, ręczny. Zadziałał jakoś. Kawałek drogi mamy do tych wyścigów. Po tych wyścigach zaczyna się obława praktycznie, bo... No, policjanci dostają cynk. O, patrzcie, tu można gdzieś wjechać. Policjanci dostają cynk o wyścigach, przyjeżdżają na miejsce i zaczynają atakować, prawda? Kurde. No, powiem wam, że dobrze to wszystko wygląda. Można wyskoczyć? Nie, zamurowany. Ty, billboard jest. Pięknie. Dobra, jeden mamy załatwiony. A, musimy jedną gwiazdkę zdobyć na tych, tam... Czekaj, to tutaj chyba jest, bo mamy takie wyzwanie, prawda? Taką misję jakby, czy coś. Za wolno, tam już chyba 161. Uuu! Moja furka może prawie 200 gnać, a teraz żeśmy jeszcze trochę ulepszyli. Tutaj mamy automatyczne sprzęgło, więc jak wchodzimy sobie na ręcznym... i dodajemy gazu, to samochód nam piłuje, nie? W sensie wchodzi na obroty. Tu mamy jakąś kolejną ikonkę. No i pięknie, mamy. I tak, musimy zniszczyć jeszcze jeden radiowóz. Takie mamy zadanko. To jest za 5 koła. Ale może coś więcej z tego będzie później. Chyba nie, po prostu kasa, nie? Dostajemy z tego i tyle. Murki można rozwalać. No zgapili z Fordzie, nic. W każdym razie tutaj mamy jeszcze jakąś dziwną ikonkę jakby sprayu. Co to jest? O, co? Czekaj, co? Co? Zebrać? No, co to jest? Jakieś detale, tak? Nie wiem, to jakiś spray odbyliśmy. Ja podejrzewam, że to jest jakieś malowanie do auta czy coś takiego. No dobra, to co, idziemy na wyścig? Nie w tą stronę pojechałem, ale pozwiedzamy trochę, nie? I musimy jeszcze jeden raz, bo to po wyścigu pewnie jakiś się tam napatoczy. Dobra. Miasto nocą. Czekaj, bo mi się wyłączył ten. Nawigacja mi się wyłączyła. Gaz.
No a to nitro to jest. Czterobiegową skrzynię biegów możemy sobie tu wrąbać. Brawo, kurde. Myślę, że to może na offroady się przyda, nie wiem. Chociaż ona tam zmniejszała chyba przyspieszenie, czy prędkość maksymalną. Nie wiem do czego to będzie, ale zobaczymy. Dobra, pewnie gra nam podpowie, nie? Załóż sobie taką skrzynię, to coś tam będziesz lepiej robił. Mamy teraz poziom trudny, więc powinni przeciwnicy być mocniejsi, zobaczymy. Dawaj, łyka herbaty i startujemy. Gadałem, żeby jak najwięcej tego ognia było z rury. Ma się palić wszystko, kurde. Dobra, mamy zawieszenie wyścigowe teraz. Na zakrętach nie powinienem tak driftować jak wcześniej. To znaczy, jechać tak, no, mniej driftująco, nie? Czyli pokonywać je szybciej. Teraz mam same zawody właśnie takie o, bez driftu. Więc myślę, że to jest lepsza opcja na obecną chwilę dla mnie. A kasę później się zdobędzie na jakieś tam nowe ulepszenia. Jak będę potrzebował mieć samochód driftowy, to może po prostu zrobię sobie inną furę, kupię i tyle, nie? Ops. Uuu, ty! Tak. Łydki można rozwalać bez większych konsekwencji. No tam trochę nam samochód zwalnia, ale nie ma jakoś specjalnego, wiecie, problemu z tym. I teraz jak widzicie, samochód ładnie wchodzi w zakręty, on tak jakby automatycznie sam zwalnia, podczas gdy te zakręty robi, ale driftować dalej może, z tym, że te drifty są już takie, jakby trochę sztucznie go osłabiają, nie? W sensie tak zwalnia samochód dosyć mocno, więc raczej nie driftujemy tym autem teraz, raczej pokonujemy te zakręty bardziej tak, o, w ten sposób jak teraz, nie? Da się nim driftować i powiem wam, że to sterowanie samochodem jest bardziej intuicyjne niż na przykład w 15, bo tam ja w ogóle nie potrafiłem skręcać, a tutaj jest okej. W 15 pamiętam, że tak skręcałem, samochód jakoś z opóźnieniem skręcał, jakoś tak był jakiś taki oskryptowany czy coś, nie wiem co to było. A teraz tutaj jest okej, jest to bardzo takie intuicyjne to prowadzenie, wyczuwalne takie. Jak na razie na tym etapie gry, gdzie samochody są dosyć takie wolne i nie mają jakichś tam hardkorowych modyfikacji, to jeździ się w porządku, nie? Widzicie, że mało jakoś się gdzieś tam rozwalam i mogę sobie w miarę radzić z tymi wyścigami, nie? No. Tutaj mamy kolejny wyścig. Okej. To jest dosyć spoko, że my możemy sobie wypaść poza trasę i jakby gra się nie kończy. Tylko możemy... co to było? Wow. Dobra, myślałem, że to jakiś straszny baboch jest tutaj. Ten teren wygląda tutaj dziwnie, tak jakby ktoś malował, wiecie, kreatorem terenu tutaj, nie? I tak mu się kropło myszką za dużo. tak, czy rośliny... Ja też lubię się przypierdzielać do takich różnych pierdół. Te rośliny wyglądają tak, jakby miały dać cień, nie? Od światła, ale nie. Lampy dają! Dobra, lampy coś tam cień dają. Ray tracing jest, kurde. Lampy dają cień i taki faktycznie ładnie rozproszony. Nie taki, że wiesz, za tą lampą jest totalnie ciemno, nie? Bardzo spoko. Mamy jakieś furki. Sygnalizacja świetlna, jak sprawdziliśmy, nie działa tutaj w tym Need for Speedzie. Furki też dają cień i taki bardziej realistyczny, stonowany, a nie tak, że dają całkowicie ciemną poświatę, nie wiem jak to inaczej określić. To jest kamera chyba taka wyższa, trochę bardziej do driftu wydaje mi się. Samochód dalej może robić takie delikatne ślizgi, jeśli na zakręcie dodamy albo odejmiemy trochę gazu, tak będziemy tapować tym gazem, o może tak, nie? To dalej może leciutko wchodzić w ten driftik, ale to jest taki już, no, powiedziałbym, ślizg, power slide czy coś takiego. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i wam się podobało. Zapraszam was na kolejny
Trzymajcie się, na razie, pa pa.